Zobaczcie, co teraz udało mi się wykopać. Jakieś pudełko, które ma napisy i coś tam jeszcze w środku jest. Za chwilę to otworzymy, jak to się błyszczy. Czyżby to było złote albo pozłacane? Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Tata na wykopki, mama do pracy, a ja do szkoły. A to się do domu. No. Jej. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na poszukiwania do dawnej Puszczy Pruskiej. Dokumenty historyczne i archiwalia mówią, że w miejscu, gdzie od dłuższego czasu prowadzę poszukiwania, istniała zaginiona osada, którą próbuję odnaleźć. Witajcie kochani. Jedni realizują swoje pasje, marzenia. A ja dzisiaj muszę dygać, bo ktoś musi. Będę spędzała dzisiaj czas w naszym sklepie z wykrywaczami metali. Jeszcze zanim dotrę na miejsce docelowe, muszę przeprawić się przez tą rzeczkę. Pierwszy sygnał, jakaś drobna moneta. Zaraz zobaczymy, co to jest. Niestety jest bardzo zniszczona, poleżała trochę w ziemi i będzie ją ciężko w ogóle zidentyfikować. Cienka blaszeczka, ale nie widać wcale opisu i nominału. No i jest naparstek. Ostatnio coś te naparstki często znajduję w lesie. A tak w ogóle to mnie zastanawia mnie, czy ten naparstek zgubiła kobieta, czy mężczyzna. Tutaj mam jakiś sygnał. Zaraz go podkopiemy. Ciężko się kopie w te śniegi, ale co zrobić? No tak to już jest. Gdzieś jest na wierzchu ten sygnał. A powiem Wam, że jeżeli chodzi o tym, że od bardzo dawna próbuję namierzyć nieistniejącą osadę, to jest prawda, ponieważ w momencie, kiedy tutaj był na naszych terenach, gdzie mieszkam, podbój Prus przez zakon krzyżacki, przez krzyżaków, jest zapisana informacja w literaturze, że między dwoma jeziorami została spalona wioska, ponieważ Prusowie nie chcieli się poddać, to krzyżacy ich po prostu siłą wykurzyli z tej wioski. Stąd tak od 2008 roku, odkąd się doczytałem tej informacji, badam to, próbuję namierzyć, natomiast na razie nie mam większych skutków. Wszystkie te informacje są bardzo dobrze, no gdzie to jest, przeze mnie sprawdzane. Teren znam bardzo dobrze, no bo o jest, tyle lat, co ja tutaj szukam, to te tereny są mi bardzo znane. A tymczasem monetka wyskoczyła, zaraz zobaczymy, co to jest. W pięknym stanie zachowania jeden fenik. Zaraz zobaczymy z bliska, który to jest rok. Jest to kolejny ślad, że człowiek tutaj w tym miejscu funkcjonował, natomiast
Mnie interesują te starsze ślady. To jest jeden fenik, moneta niemiecka z 1800. Nie widzę dokładnie którego roku, ale w ładnym stanie zachowania. Zaraz nam przeschnie i będzie dokładnie widać. A w międzyczasie zobaczymy, jak wygląda rewers tej monety. Ładnie zachowany rewers monety. Widać orła pruskiego. Te monety niemieckie mają swój klimat. Są robione z dużą starannością. W międzyczasie podeschła nam moneta i ujawnił się rok 1875. Ewelinkę namawiałem dzisiaj na poszukiwania. Natomiast mówi, że jest dużo pracy w sklepie i zostanie na miejscu. Mówi, no mnie życzę Ci powodzenia. Znajdź to, co planujesz. A ja zostaję. Hania w przedszkolu, a ja na poszukiwaniach. Tradycyjnie dzień rozpoczynamy od rozpakowywania i zapakowywania paczek. A uwierzcie mi, jest tego sporo. Nawet i takimi rzeczami się zajmuję w sklepie. Piorę, sprzątam, gotuję, dziećmi się zajmuję. A tak na serio mam na zamówienie koszulkę z taką, nie wiem, prasowanką można nazwać, którą przykładam, przeprasuję i git, zapakuję koszulkę i wyślę paczkę. I tak właśnie to pięknie zapakowana koszuleczka, przeze mnie oczywiście, trafi dzisiaj do kuriera, a potem do naszego klienta. Oprócz spakowania paczek i wysłania ich, mamy bardzo duże zlecenie na zrobienie pudełek. Także dzisiaj ciężki dzień. I jest co robić. A jeszcze chciałam Wam wspomnieć, że te gąbeczki do tych pudełek, do tych moneciarek wycinam sama na takiej specjalnej prasce. Także moja robota. Zajrzę jeszcze tutaj dokładnie między te dwa drzewa. To jedno chyba bardzo stare było. No bo życie pokazuje i praktyka, że pod takimi drzewkami często coś się znajduje. Człowiek lubiał zaglądać. No w jakiś sposób odpoczywać przy takich drzewach, czy nawet zakopywać, czy też porzucać, czy gubić. Te monety to mnie zawsze przyprawiają o zawał serca. Wyglądają jak złote. Oj, kiedyś naprawdę to może źle się skończyć. Emocji co niemiara. Stany przede wszystkim tych monet niemieckich, Reichspfennigów, są w pięknych stanach. Jest to monetka, która została wydana w 1925 roku i zobaczcie, przeleżała do roku 2023 w ziemi, czekając na mnie. Nominał 10 Reichspfennigów. Deutsche Reich, pięknie, ładnie zdobiona, liście klonowe wokół nominału. Naprawdę jest co podziwiać, a jeszcze wygląda jak złoto. O. Zwróćcie uwagę, w miejscu tutaj, gdzie chodzę, jest taki po prawej stronie nasypany wał. Widać, że to robił człowiek. Tutaj jest
ta rzeczka, przez którą przemieszczam się w tą i z powrotem. No i na tym wale mam sygnał, już wam pokażę, wyciągam, co to jest. Jest to blaszka. Zaraz dokładnie się przyjrzymy, prawdopodobnie, ale jeszcze chwilkę, jest to psi nieśmiertelnik. Zaraz go oczyszczę i zobaczymy, jak to wygląda. Psi identyfikator, potocznie mówiąc psi nieśmiertelnik, leży w lesie. I teraz taka zagwozdka, czy to jest identyfikator psa myśliwskiego, czy po prostu ktoś przyszedł na wycieczkę i na wycieczkę z pieskiem i piesek to zgubił. A teraz zobaczcie po oczyszczeniu z bliska, jak wygląda ta blaszka. Tak wygląda z bliska ten psi identyfikator. Symbol pieska z napisem Kreis Rosenberg, czyli powiat suski. I jeszcze zobaczymy z drugiej strony, czy ma jakieś napisy. Nie ma, jest sześciutki, także tylko jedna strona, ale nie widzę też tutaj numeru ewidencyjnego. Być może był taki czas, że te psie identyfikatory dostawało się po opłaceniu podatku za psa bez nabitego właśnie tego numeru ewidencyjnego. Zobaczcie, co teraz udało mi się wykopać. Jakieś pudełko, które ma napisy i coś tam jeszcze w środku jest. Za chwilę to otworzymy. Te miejsce, które jestem, naprawdę mnie zaskakuje. Jeszcze zobaczcie, tak ono wygląda, te pudełko. A teraz podejmiemy próbę otwarcia. Coś w środku jest, ale co to? Nie wiem. Zrobimy próbę otwarcia, a później sobie zidentyfikujemy ten napis, który tutaj na nim widnieje. Ja widzę, że też z drugiej strony coś jest. Także i też z drugiej strony jest napis. Aż sam jestem ciekawy, bo jest to takie intrygujące. Uwaga, otwieram te pudełko. Zobaczymy, co tam są za skarby. To nie takie łatwe, żebym tego tylko nie zniszczył. Dobra, tu poszło. I jest. Tam. Myślałem, że coś ciekawszego, a to piasek. Piasek, puste pudełko, ale nie wiem od czego. Prawdopodobnie coś nim tu było. Zaraz może te napisy nam coś powiedzą. Podczyściłem trochę i ujawnił się napis HM. Po środku jakiś prawdopodobnie herb i chyba jest napis cigaretę, czyli pudełko po papierosach, a ja już myślałem, że po skarbach. Przeschnie to będzie bardziej czytelny ten napis, ale i tak już tam coś mówię. Ha, muszę tylko zidentyfikować, co to za marka papierosów. No i przewrócimy sobie teraz pojemnik na drugą stronę. Tu też są jakieś napisy, ale to sobie na spokojnie popatrzę w domu, bo ich tak nie widać. Albo zrobimy taki manewr, że ja jeszcze je przetrę, te pudełko, i może będzie bardziej czytelne to wszystko, bo w tym błocie śniegowym to jest lipa. No niestety. A jak jeszcze wygląda w środku, to też wam pokażę. O, pusto. Nie ma skarbów, nie ma. A już myślałem. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Czyżby to było złote albo pozłacane? Aż mi się nie chce wierzyć. Zobaczcie. Ale jest lekkie, czyli odpada tutaj wykonanie ze złota. Ale piękna jakaś ozdoba. Serce mi mocniej zaczęło bić, no ale co zrobić? Na pewno to jest jakaś klamra, ale nie złota. To jest prawdopodobnie aluminium, które nabrało takiej złotej patyny. Tym bardziej, że leżało w takim oto piaseczku. I to płytko na wierzchu jeszcze. Sygnał był pewien jak nic. Jak ja uwielbiam te zimowe klimaty. Ach, śnieg, mróz,
poszukiwania, dobre samopoczucie, no i wyczekiwanie, aby do wiosny. Któż to do nas dzwoni? Któż to do nas dzwoni? To chodź iść szybko na obiad. A ty już wróciłaś z przedszkola? A wcześniej, kto cię odebrał? Mama. Mama. Dobra, wiesz co, pomału będę się zbierał i szedł w kierunku samochodu i przyjadę. A co masz na obiad dzisiaj dla mnie? Albo zupkę chińską, albo warzywka. Warzywka, czyli full wypas. Dobra, zbieram się. Lec. Pa, na razie. Pa. Pa. Trochę mój sprzęt dzisiaj odpocznie. Jest mroźno, ale wykrywacze metali są przystosowane do pracy w zimnym, czyli taka temperatura do minus 10 stopni nie przeszkadza im za bardzo. Natomiast trzeba uważać tylko na cewki, żeby tą cewką gdzieś nie uderzyć, żeby nie powstały mikropęknięcia. Bo jak powstaną, wtedy dostanie się woda i wykrywacz będzie się wzbudzał. Kolejne poszukiwania za mną. Niestety po raz kolejny nie udało mi się odkryć tej osady, którą poszukuję od 2008 roku, no ale nie poddaję się. Było ciekawych kilka znajdek, kolejny jakiś trop, żeby się kręcić w tych okolicach, które wcześniej sobie wytypowałem. A teraz nadszedł czas powrotu do domu, do dziewczyn, a wieczorem zasiądę do map i będę analizował je po raz kolejny. To co ostatecznie dzisiaj na obiad? A na obiad dzisiaj nic. No jak to nic? Wczoraj też było nic, a dzisiaj? No ale ja zrobiłam te nic na dwa dni. Nie, zrobiłam te warzywa i wrzuciłam ci parówkę. Dietetycznie. Może być? I surówka do tego. Niech zajrzę, czy może być. Pewnie, że może być. Jeszcze do tego dwie szufle surówki i można się delektować. Po takich poszukiwaniach, jeszcze przy niskich temperaturach, to wydatek energetyczny jest duży. Nawet się dobrze nie zdążyłem rozebrać, ale zobaczcie, jak jestem ubrany. Jeszcze się człowiek poci, to... Wyglądasz, jakbyś siedział w pasie bezpieczeństwa. Apetyt jest lepszy. No bo to jest specjalna szelka, żeby podciągała mi wysoko spodnie. Żeby mi nie opadały. Przy takim jedzeniu schudniesz i będą ci cały czas opadać. Mhm. Od warzywek jeszcze nikt nie schudł. A ja myślałam, że będziemy chudli od warzywek. Żartuję, będziemy. Bo taki jest plan na 2024 rok. Baga w dół. U nas już nastał wieczór. Hania przygotowuje się do ubierania choinki. Ja będę śledził mapy w internecie. A Ewelinka, co będziesz robić w kuchni? Pierniki. Pierniki. Także dziękujemy Wam, że dotrwaliście do końca odcinka. Zostawcie taktyczny komentarz, lajka i subika. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Ale jeszcze odcinku. Ja nic nie powiedziałam. A co, nie powiedziałaś? No to tak, będę robiła pierniki z Hanią i będę nadzorować, a potem będziemy je ozdabiać. Także zobaczcie to w kolejnym odcinku. Oddaję Ci mikrofon jak coś, nie? Dziękuję, dziękuję. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.